Powraca temat modernizacji Raciborskiego Dworca Kolejowego. Po koncepcji mniejszego parterowego dworca systemowego, ku jakiej skłaniały się ostatnio PKP, wszystko wskazuje na to, że zachowa on jednak swoją obecną strukturę. W grę wchodzi gruntowna przebudowa istniejącego obiektu, za którą opowiedziały się władze miasta wsparte przez ministra Michała Wosia. Oto wariant przebudowy, na który zdecydowały się władze miasta Raciborza. Wybrany spośród trzech, które w 2016 roku przedłożyły już Polskie Koleje Państwowe, ma być bazą do opracowania dokumentacji projektowej. Początkowo PKP chciało, żeby był to dworzec systemowy, innowacyjny dworzec kolejowy, który prawdę mówiąc jest bardzo małym, niewielkim obiektem. Prawdę mówiąc, kiepsko wpisanym w krajobraz architektoniczny miasta. Myślę, że dworzec kolejowy jest taką, powinien być w każdym razie wizytówką każdego miasta. Dlatego zależy nam na tym, żeby ten dworzec reprezentował godnie, czy odpowiadał godnie właśnie Raciborzowi. Jako że obiekt będzie zmodernizowany, a jego spora powierzchnia zachowana, malują się wizje na jego zagospodarowanie, które urzeczywistniane będą na mocy współpracy miasta z PKP. Myślimy o centrum monitoringu, myślimy o jakiejś części ewentualnie pod Straż Miejską, ale również chcielibyśmy, aby tam powstała przestrzeń na przykład do coworkingu, czyli miejsca, w którym każdy może po prostu przyjść, popracować, mieć swoje biuro na chwilę. Bardzo ciekawe koncepcje, jakie się pojawiają, to między innymi miejsce do wynajmu samochodów elektrycznych, oczywiście parking, ale także miejsce do wynajęcia rowerów, tak zwany bike sharing. Jak zaznaczył wiceprezydent, dworzec ma być nie tylko idealnie wkomponowany w otoczenie, ale otworzyć się na ruch ze strony rynku, czego skutkiem ma być połączenie drogi dojazdowej z Mickiewicza. Bardzo zależy nam na tym, żeby ożywić ten kwartał miasta, który po, prawdę mówiąc, zamknięciu ulicy Mickiewicza, przecięciu jej przez ulicę Drzymały i tam jest w zasadzie taki fragment trochę wyłączony i martwy. Chcielibyśmy ożywić tę część miasta. Także poza samym remontem dworca widzimy jeszcze konieczność działań w jego okolicy. Przebudowa dworca planowana jest na rok 2023, a przedłużony z uwagi na zmianę koncepcji przetarg potrwa do 26 listopada.